razie te osoby, które dołączyły do nas na Click Meetingu. Dobry wieczór. Standardowe pytanie, czy nas widać, czy nas słychać? To trochę jak wywoływanie Ania duchów teraz. Dzisiaj zapewne rano tak było. Dzisiaj było pewnie tak rano, że nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej, czyli 1-3, tak jak zaczynali, tak? To było właśnie od tego, czy mnie widać, czy mnie słychać. To pochwalcie się, kto dzisiaj pierwszy dzień przeżył w edukacji zdalnej? Śmiało, nie bójcie się, kto jeszcze chodzi, że tak powiem, na pole bitwy, tak, nie wiem, czy to dobre określenie, Ania, czyli do przedszkola, bo to jednak przedszkole to zawsze takie dość, mimo wszystko, intensywne miejsca, bym powiedział. Mojej Ali, na przykład teraz ospa, ale jako jedna z ostatnich właśnie tą ospę załapała, więc mamy chwilowo wolno od przedszkola, ale tam dość łatwo wszelakiego rzeczy można w sobie, że tak powiem, załapać. Tak więc przedszkole nadal na placu zboju, walczą normalnie razem ze szkołami specjalnymi. Iwona pisze, że przeżyła klasa ciężko, było ciężko dla dzieci. To na pewno nie jest komfortowa sytuacja dla ani jakby nauczycieli, ani dzieci. Twoi chłopcy, Ania, też już na zdalnej edukacji. Moi chłopcy na zdalnej, tak. Jeden już chodzi do 6 klasy, drugi do 3, więc tak, tak na zdalnej. To jest tak, obydwa już sobie sami radzą, czy musisz dopilnować? Sami sobie radzą. Jest o tyle fajnie, każdy ma swój pokój, więc każdy sobie działa po prostu na swoim sprzęcie, więc od tej strony mamy komfortowo, na szczęście. Ja powiem tak, patrząc, staram się zawsze optymistycznie patrząc, to zobaczcie, jakie te zajęcia komputerowe teraz będą dobrze wychodziły, jak my tyle umiejętności, szczególnie dzieciaki nabędą, tak? Gdyż na przykład ci, którzy pracują w Teamsach, to tak naprawdę Teamsy to jest platforma wielu później korporacji, koncernów, gdzie teraz jest prowadzone między innymi praca zdalna i zobaczcie, taki pierwszy czy drugoklasista pracując w tych Teamsach, już takie podstawy pracy zdalnej w korporacji, tak to możemy półśmieszkiem powiedzieć, tak, załapuje. Tak więc widzę, że druga B u Renaty dała radę tak samo, tak, pytaliście jak łączyć, zmieniać tło, podnosić łapkę umieli, więc świetnie. To w ogóle zmienianie tła jest świetne. Ja nie wiem jak wy, ale ja mam tu Minecrafta, które sobie na Teamsach włączam w młodszych klasach i to jest zawsze hicior po prostu. Je, pan lubi Minecrafta? Tak szczerze to tak nie za bardzo wiem o co chodzi. Wiem, że tam się buduje, później lata, ale to tło Minecrafta tak łagodzi obyczaje. Tak się mnie wydaje. Dzisiaj mam tu moje fundacje, więc muszę się tak przesunąć z jednej strony, z drugiej strony Ania pokaże, dla odróżnienia Ania ma swoją książkę tak, i swoje chmurkowe logo, o którym rozmawialiśmy też stosunkowo niedawno, prawda? Tak więc słuchajcie, ale skąd Ania się wzięła u mnie? No to chciałbym wam przedstawić, tak, bo my się za nią znamy już ładne parę lat. Jakby tak dobrze pomyślał, to chyba nie wiem, ile będzie ze 4 lata? Myślę, że ze cztery. Pierwszy raz widziałam Ciebie w Warszawie na podsumowaniu którejś edycji Mistrzów Kodowania, pamiętam. Ale tak jakby poznaliśmy się dokładniej, wcale nie na Mistrzach Kodowania, tylko nie. Na e-twinningu. Tak więc być może znacie e-twinning, fajny program, można poznać świetnych ludzi. I my tak się poznaliśmy, ja pojechałem sobie do Lublina na takie, to jest, jak to się nazywało, bo to było szkolenie, ale to seminarium, o, seminarium kontaktowe, tak to nazywali. Dokładnie tak. I strasznie się nudziliśmy za nią na zajęciach z ozbotami. Pamiętasz? I tak gadaliśmy sobie i tak się poznaliśmy. Ja mogę to powiedzieć. Nie wyrzucili nas wtedy z zajęć, chociaż chyba mało brakowało. Tak, ale później z tymi robotami jakby zaprzyjaźniliśmy się troszeczkę bardziej. Tak, wtedy notabene Ania jeszcze bawiła się innymi kuleczkami, takimi dużymi niebieskimi, a później właśnie zaprzyjaźniliśmy się z robotami, razem też współpracowaliśmy, byliśmy razem w Mistrzach, tak więc miałem okazję zobaczyć Anię na macie, Ania miała okazję zobaczyć mnie przy innych rzeczach, choć czasami na macie też siadam i klękam, bo to jest chyba najwygodniejsza pozycja do pracy na macie, prawda? Nie tam z góry z pisakiem czy coś, tylko tak nie, jednak. Nie, ja lubię po turecku, ale to no każdy po swojemu.
Dokładnie. Nie z góry, tak parterowo, całkowicie. Parterowo, dokładnie. I to jest też tak fajne, bo dzieci też tak lubią. Dzieci w ogóle lubią się położyć i trochę czasem pobawić, poturlać i tak dalej. Więc mam nadzieję, że zresztą Ania będzie dzisiaj o tym opowiadała. No ale jakby wystarczy mnie gadającego, tak się z nią poznaliśmy i tą znajomość utrzymujemy przez te lata. Tak. I Ania zgodziła się jakby wystąpić u nas, czyli na webinarach Fundacji Inspirujemy, które to właśnie, słuchajcie, jak jeszcze nie widzieliście, można będzie zajrzeć na stronę Fundacji na Facebooku. Nie w tą stronę, zawsze się mylę. Tutaj z tyłu mamy notabene nazwę Fundacji i popatrzeć, bo oferujemy dość dużo fajnych rzeczy. Również przez 3,5 roku mamy już na koncie ponad 100 webinarów różnych tematycznie, tak więc do tego będę też zachęcał. A teraz słuchajcie, ja przechodzę w tło, będę pilnował, żeby tu wszystko grało, będę pilnował też transmisji facebookowych oraz czata z wami, a was zostawiam w rękach prawdziwej ekspert, jeżeli chodzi o kodowanie na dywanie, autorki wielu pozycji, ale to też Ania na pewno później o tym wam opowie, gdzie będziecie mogli znaleźć ciut więcej o tych ćwiczeniach i rzeczach, które wam się przedstawi. A więc Ania, oddaję. Dobrze, cię tylko poproszę, żebyś włączył prezentację. O, super, dziękuję ci bardzo. To jeszcze raz dobry wieczór. Ja mam na imię, tak jak powiedział Sylwester, Ania, na co dzień zajmuję się kodowaniem od tych małych, całkiem maleńkich, od trzylatków, poprzez różne etapy edukacyjne, aż dochodzimy do drobinkę starszych, do nauczycieli. Właściwie teraz głównie zajmuję się pracą z nauczycielami. I dzisiaj sobie troszeczkę porozmawiamy, zobaczymy, jak to kodowanie na dywanie może wyglądać na etapie przedszkolnym i wczesnoszkolnym. I zobaczymy sobie też, po co właściwie to kodowanie na dywanie jest, czyli po co to robimy, bo jeśli coś robimy z dziećmi, no to zazwyczaj czemuś to służy. I właśnie na tym się dzisiaj skupimy. Gdybyście w trakcie mieli jakiekolwiek pytania, to piszcie, ja tutaj postaram się jednocześnie ogarniać czat. I teraz tak, często pojawia się pojęcie kodowanie, często programowanie, często używane jest zamiennie, natomiast to nie jest to samo. To nie jest to samo. Dlaczego te pojęcia są mylone? Myślę, że dlatego, że jeśli mówimy o tym właśnie wieku przedszkolnym i takim młodszym wieku szkolnym, to na dobrą sprawę, jakbyśmy chcieli się tak stricte trzymać definicji, to ani ta definicja kodowania, ani ta definicja programowania nie będzie idealna. Programowanie jest oczywiście pojęciem szerszym, to będzie cały proces od zaplanowania, od przeanalizowania wszystkich możliwości, wybrania tych najbardziej optymalnych, później stworzenia tego programu, rozwiązania, później jeszcze debugowania błędów, więc tutaj tych aktywności będzie dużo więcej. Kodowanie z założenia to jest taki mniejszy wycinek, czyli sam ten kod. Natomiast jeśli spojrzymy na to, co robimy z dziećmi w przedszkolu na zajęciach z kodowania, czy co robimy w klasie pierwszej, drugiej, no to nie będzie tylko to typowe tworzenie kodu. Więc samo pojęcie kodowanie tutaj troszeczkę byłoby za mało. Z kolei o programowaniu, bądźmy szczerzy, też nie możemy mówić przy tak małych dzieciach, dlatego że tutaj niezbędne jest abstrakcyjne myślenie. Tutaj często pracujemy jednak na symbolach, na abstrakcji. Tak małe dzieci pracują cały czas w oparciu o konkret. Lubią doświadczać, testować na sobie, manipulować przedmiotami. Jeśli coś jeszcze przeliczają, to często posiłkują się paluszkami. Więc tutaj ta abstrakcja to jeszcze nie jest ten moment. Więc stąd u mnie wyszło kodowanie na dywanie, czyli coś pomiędzy jednym a drugim. Czyli żadna ta definicja nie będzie idealna. Czyli nie tworzymy tylko programu, a raczej skupiamy się na tych wszystkich aktywnościach, które będą bardzo uniwersalne. Bo też musimy mieć świadomość, że nie z każdego dziecka, które uczy się kodowania, zrobimy programistę.
nie ma takiej opcji i właściwie nawet nie o to nam chodzi, żeby z każdego dziecka zrobić programistę, natomiast chodzi nam o to, żeby ten rozwój był spójny, szeroki i w każdej dziedzinie, żebyśmy widzieli progres. Więc stąd tytuł akurat zrobiliśmy taki, że kodowanie na dywanie jest wstępem do nauki programowania, ale jak sobie tutaj wypisałam cele, to tak naprawdę to przygotowanie do programowania blokowego u mnie, gdybym miała te cele tak uporządkować od najważniejszego do tego troszkę mniej ważnego, to to przygotowanie do programowania na tym etapie wcale nie będzie tym celem najważniejszym. Chociaż oczywiście dojdziemy do tych aktywności i po to też to robimy i ważne, żeby robić to dobrze. Natomiast przy tych zajęciach będzie całe mnóstwo innych korzyści, które właśnie dziecko wyniesie, ucząc się tego kodowania, robiąc różnego rodzaju aktywności. I tutaj mamy to typowe, najczęściej odmieniane logiczne myślenie, takie uporządkowane myślenie, czyli dostrzeganie pewnych schematów, dzielenie na pewne zbiory, kategorie. Tutaj będziemy też mieć zadaniowe podejście do stawianych problemów, czyli to dziecko będzie tą stroną aktywną. To nie będzie taka edukacja typowo podawcza, kiedy nauczyciel coś tłumaczy, a następnie odpytuje z tego, co wytłumaczył. Tutaj generalnie dziecko staje przed jakimś problemem, a może nawet nie tyle problemem, co wyzwaniem, no i szuka rozwiązań. Szuka rozwiązań, nie szuka ich samodzielnie, tylko najczęściej staramy się, żeby szukało tych rozwiązań w zespole, analizuje wszystkie te dostępne rozwiązania i stara się wybrać te najlepsze. Więc dziecko działa i to, co najważniejsze, nie boi się tego działania. Chce próbować, chce doświadczać, chce poznawać nowe rzeczy i w ten sposób się najlepiej uczy. I tutaj też to, o czym wspomniałam, bardzo ważna będzie ta praca zespołowa, która na etapie przedszkolnym i na wczesnym etapie szkolnym oczywiście nie będzie na początku łatwa, bo tego zwyczajnie trzeba się nauczyć. Najczęściej dzieci na tym etapie no generalnie dążą do tego, że racja jest ich. Niektórym to zostaje też troszeczkę na dłużej. Natomiast tutaj dążymy do tego, żeby rzeczywiście komunikowali się ze sobą, żeby nauczyli się w sposób taki akceptowalny społecznie przekonywać do swoich racji, argumentować je, formułować te argumenty, tłumaczyć, żeby to nie było, żeby przekonywanie do tych racji nie było takie typu siłowego, tylko żebyśmy tutaj rzeczywiście nauczyli się bazować na argumentach, na dyskusji, na wspólnym działaniu. Mimo tego, że powiedziałam, że kodowanie to gdzieś jest takie uporządkowane myślenie i to jest ważne, bo rzeczywiście jak będziemy później tworzyć ten program, to tamte bloczki muszą mieć odpowiednią kolejność, tam wszystko musi być pięknie połączone, to jest po prostu uporządkowane. Natomiast mimo tego całego porządku i tych wszystkich schematów, jednak dążymy też do tego, żeby było miejsce na kreatywność dziecka, żeby dziecko tutaj też rozwijało się twórczo i żeby nie iść tutaj tylko i wyłącznie w ten porządek, tylko żeby też dać to pole dla dziecka na ten jego rozwój taki bardziej indywidualny. No i oczywiście jednym z celi będzie też dobra zabawa. Dla dzieci zajęcia takie typowe, zajęcia z kodowania, takie parterowe zajęcia na początku, nieważne czy to będą na macie, czy to będą z kubeczkami, czy to będą z klockami, to są zajęcia przez dzieci bardzo pozytywnie odbierane. Dlatego, że te dzieci są w ruchu, te dzieci się bawią, często pojawiają się jakieś gry, więc to jest dla nich frajda i ta nauka gdzieś tak wchodzi troszeczkę mimowolnie. One po prostu często nawet nie zauważają, że na przykład po raz któryś wykonują działania matematyczne, że już 20 raz przeliczają coś, bo dla nich to jest po prostu zabawa. Teraz generalnie też często rozmawiamy o kompetencjach kluczowych, bo jak tam sobie spojrzymy na kierunki realizacji polityki oświatowej, to tam w sytuacji kontroli pojawiają nam się
te pojęcia, więc na dobrą sprawę, gdybyśmy sobie tak po kolei przelecieli przez te kompetencje kluczowe, to tutaj też by się okazało, że te zajęcia z kodowania wpasowują się praktycznie po kolei we wszystkie. Już zaczynając od tego rozumienia i tworzenia informacji, w kodowaniu praktycznie przepływ informacji, komunikacja będzie przy każdym ćwiczeniu. Przy wielu ćwiczeniach będzie właśnie ta bardzo precyzyjne tworzenie komunikatu, bardzo dokładne. Będzie ten kontakt między nadawcą a odbiorcą. I po kolei, jakbyśmy przeszli przez inne kompetencje kluczowe, to też by się okazało, że nawet tak ściśle nie nastawiając się, że my będziemy tę konkretną kompetencję rozwijać, to pracując z dziećmi, kodując z dziećmi, na pewno tutaj też te elementy się pojawią. No i na końcu dochodzimy do właśnie przygotowania do programowania, czyli wszystkie te elementy pomalutku dążą do tego, żeby później dziecko miało łatwiej, jak zacznie uczyć się tego programowania, żeby już gdzieś pewne szufladki się otworzyły, i żeby to już później poszło zdecydowanie sprawniej, żeby już pewne nawyki były wyrobione. No i teraz jak patrzymy na kodowanie, to generalnie musimy spojrzeć na kodowanie tak samo jak właściwie na nauczanie jakichkolwiek innych zagadnień, innych umiejętności, czyli musimy popatrzeć na to jak na proces, czyli to nie mogą być jakieś przypadkowe zajęcia, wyjęte z całości, jednorazowe, od czasu do czasu. Generalnie te każde kolejne zajęcia powinny czemuś służyć i każde następne powinny rozwijać te umiejętności, poszerzać, które zdobyliśmy na poprzednich. Powinny się zazębiać i być kontynuacją. I to jest ważne, żebyśmy po prostu mieli świadomość, że to jest proces, że nie wszystko uda nam się wprowadzić od razu na początku. Pewnie osoby, które pracują z troszkę starszymi uczniami, tak jak na przykład Sylwester, zastanawiają się, czego te dzieci ciągle te kubeczki przesuwają, ale one naprawdę te kubeczki przesuwają po coś. Więc tutaj musimy się nastawić, że to działanie będzie nam się rozkładało w czasie. I nie wszystko zrobimy od razu, tylko pomalutku, aż dojdziemy do tego, co sobie założyliśmy na samym początku. No i to, co powtarzam właściwie zawsze, to metodyka przed narzędziem. Generalnie, tak jak wiemy, różne placówki są w różny sposób wyposażone. Czasami niektórzy nauczyciele gdzieś podchodzą do tego kodowania z taką lekką obawą, bo twierdzą, że nie mają profesjonalnych narzędzi. To nie jest przeszkoda. Najważniejsze tutaj są dobre chęci i właściwie takie dość dobre przygotowanie, czyli gdzieś tam rozeznanie się w tym temacie. A ja tutaj tylko zerkam, czy jest możliwość dostania prezentacji. Tak, myślę, że Sylwester Wam w formie PDF-u udostępni. Więc tutaj nie jest najważniejsze, na jakich narzędziach pracujemy, tylko najważniejsze jest, w jaki sposób to robimy, jak metodycznie do tego podchodzimy. Generalnie możemy bazować na naprawdę najprostszych rzeczach, na takich rzeczach, które znajdziemy gdzieś w każdej placówce, typu kolorowe karteczki, typu jakieś klocki, czy chociażby moje ulubione kubeczki. I można naprawdę zrobić z dziećmi wartościowe, fantastyczne zajęcia, a może być tak, że możemy mieć wszystkie sprzęty świata i generalnie te zajęcia wcale nie będą super. Więc to nie będzie najważniejsze. Oczywiście fajnie mieć profesjonalne i tak dalej, bo wtedy jest nam zwyczajnie łatwiej, natomiast nie to jest najważniejsze. No i teraz zazwyczaj zaczynam od tych zabaw najłatwiejszych i sobie pomalutku dochodzimy właśnie do tego typu slajdów, ale tym razem zrobimy na odwrót, czyli pokażę to, do czego finalnie na tym etapie przedszkolnym i wczesnym etapie szkolnym dążymy.
Czyli zaczynamy od tych kubeczków i to sobie zaraz dokładniej omówimy. Natomiast gdzieś z tyłu głowy mamy to, że będziemy chcieli, żeby kiedyś łatwiej dzieciom było właśnie pracować między innymi w tych widocznych tutaj programach do nauki kodowania. Tutaj będziemy mieć Scratcha Juniora idealnego nawet dla tych najmłodszych dzieciaczków. Tutaj na etapie przedszkolnym sprawdza się ta aplikacja rewelacyjnie. Mamy Lightbota, który jest troszeczkę trudniejszy, ale też na etapie przedszkolnym pod koniec, tutaj w 5-6-latkach można pomalutku próbować i te pierwsze poziomy powinny dzieci dać radę. No i jeśli już mówimy o tych dzieciach szkolnych troszeczkę starszych, myślę, że gdzieś tak mniej więcej od drugiej klasy, no to możemy już dojść do Scratcha 3.0. On na pierwszy rzut oka wygląda tak, że można troszeczkę się zniechęcić, jeśli ktoś zupełnie nie miał z nim do czynienia, natomiast jest bardzo intuicyjny i tutaj rzeczywiście też można z dziećmi wiele fantastycznych rzeczy zrobić. Ale dlaczego patrzymy na te aplikacje? Dlatego, że jak sobie na nie dokładnie popatrzymy i później jak sobie będziemy omawiać te aktywności związane z matą, związane z takim typowym tworzeniem offline'owym kodu, to będziemy się do tego odnosić i tam będą pewne rzeczy bardzo podobne. One będą nieprzypadkowo podobne, bo one po to są, żeby później dzieciom było właśnie zrozumieć łatwiej pewne tutaj schematy, pewne zależności. Bo jak sobie spojrzymy na te trzy zupełnie właściwie inne aplikacje, no tutaj Scratch Junior będzie gdzieś troszkę powiązany z Scratchem 3.0, bo to jest wersja dla młodszych i wersja bardziej zaawansowana. Natomiast jak sobie popatrzymy, to wszędzie możemy wyodrębnić jakiś rodzaj sceny, czyli jakieś takie miejsce, na którym dzieje się dana historia. Ono będzie wyglądało za każdym razem inaczej, natomiast takie miejsce będzie. I będziemy mieć też oddzielną przestrzeń roboczą, ja ją tak sobie nazywam. Tutaj będziemy mieć ją w poziomie, w Scratchu 3.0, będziemy mieć ją w pionie, w Lightbocie, będziemy mieć po prawej stronie, ale za każdym razem ona też tu będzie wydzielona. I później, jak będziemy tłumaczyć, w jaki sposób tworzymy kod na macie, to właśnie do tego będziemy się odnosić. I tam pewne rzeczy, które na początku dla dzieci wydają się troszkę niezrozumiałe, dla nauczycieli również, i czasami jest lekki opór, ale dlaczego tak, bo w inny sposób przecież to byłoby bardziej naturalne, to właśnie dlatego, że naszym dalszym celem jest praca na kolejnym, wyższym poziomie i te umiejętności będą później tam wykorzystywane, więc jeśli my je zrobimy tak w troszkę nieprawidłowy sposób, to potem ktoś będzie musiał się wrócić i to naprawić, więc bardzo ważne jest, żebyśmy robili to w sposób prawidłowy. Nie musimy iść wcale z tymi zajęciami bardzo szybko. Ważne, żebyśmy to robili w swoim tempie, w tempie swoich dzieciaków, bo to zawsze dzieci są na pierwszym miejscu i to wszystko musimy podpasowywać oczywiście pod nich. Natomiast nie musimy biec bardzo, bardzo, bardzo szybciutko. Ważne, żebyśmy skupili się właśnie na tym, co robimy i żeby robić to starannie. I jeśli zaczynamy od tych całkiem, całkiem malusich, całkiem maleńkich, czyli od dzieci w wieku przedszkolnym, to zanim dojdziemy do tego typowego tworzenia kodu, zanim nawet dojdziemy do maty, zanim nawet dojdziemy do choreografii tanecznej, gdzie się będą nam pojawiać po raz pierwszy strzałki, no to trochę czasu minie i musimy te dzieci do tego przygotować. I na samym początku będziemy sobie pracować na symbolach graficznych. One będą dla dzieci najłatwiejsze, ale one później też nam się przyłożą na łatwiejsze układanie chociażby tego kodu offline'owego i będziemy sobie też pracować na kubeczkach. Dlaczego na kubeczkach? Na kubeczkach dlatego, że są bardzo kolorowe, idealnie pasują do łapki dziecka, są lekkie i świetnie się nimi manipuluje. Czyli mają wiele, wiele, wiele plusów, są też w miarę, można powiedzieć, w miarę niedrogie. Nie jest ta cena jakaś zaporowa, czyli można w łatwy sposób gdzieś tam sobie je zgromadzić.
I tutaj, jeśli zaczynamy pracę z kubeczkami, to oczywiście na początku jest jedna wielka radość, czyli zabawa całkowicie swobodna, wszyscy robią, co chcą. Następnie możemy już przechodzić do tych aktywności bardziej zorganizowanych, czyli chociażby do budowania wież na podstawie wzoru, budowania wież o określonej liczbie elementów, budowania wież z pewnymi warunkami, gdzie na przykład umawiamy się, że każdy poziom ma inny kolor, albo że kolory nie mogą być obok siebie postawione, że trzeba tak ustawiać, żeby te kolory występowały zamiennie. Tutaj możemy sobie te warunki powymyśleć różnego rodzaju, albo że muszą się kubeczki zamieniać, raz stać na tej szerszej stronie, raz na tej węższej. Tych możliwości będzie dużo. Oczywiście liczbę kubeczków dobieramy do wieku i do możliwości dzieci. Czyli na zasadzie, czym młodsze dzieci, tym mniej kubeczków, czym starsze dzieci, tym tych kubeczków będzie więcej. Drugim takim typem aktywności to będą aktywności oparte na symbolu. I tutaj pojawią nam się te kolorowe koła, zielony i czerwony. To nie musiałyby być na dobrą sprawę takie kolory, bo te bloczki później w różnych programach też niekoniecznie będą akurat zawsze miały takie. Natomiast pracując z tymi najmłodszymi dziećmi, te kolory są dla nich najbardziej naturalne. Po prostu te kolory spotykają w codziennym życiu. Siłą rzeczy, jak widzimy zielone światło, to kojarzy nam się z tym, że możemy iść, że coś startuje, że to jest początek. Jeśli widzimy czerwone, no to mamy informację taką, że to jest stop. Więc to będzie dla dzieci najbardziej naturalne. Dodatkowo dokładamy sobie różnego rodzaju symbole graficzne. To mogą być pojazdy, to mogą być różnego rodzaju żabki, które za chwilę będą coś nam oznaczały. To mogą być zwierzątka. Tutaj może być wszystko. Najważniejsze jest, żeby później umówić się z dziećmi w naszych zabawach, który symbol co będzie oznaczał. Żeby dzieci nauczyły się już pomalutku reagować na to, że symbolika może coś oznaczać, że to jest dla nas jakaś informacja i że na danym symbolu powinniśmy zachować się w jakiś konkretny sposób. I tutaj zaczynamy też od tych zabaw najłatwiejszych, jeśli to są małe dzieci, czyli typu zabawy ruchowe, dzieci biegają do muzyki po sali. Takie zabawy też, jeśli przyszłoby nam w edukacji przedszkolnej pracować zdalnie, też możemy dla dzieci nagrać takie zabawy z muzyką, kiedy pokazujemy symbole, wtedy rodzice nic nie muszą drukować, ważne tylko, żeby przygotowali bezpieczne miejsce. I wtedy gra muzyka, dzieci sobie biegają, przestaje grać muzyka, pokazujemy zielone kółko jako start i pokazujemy wybrany symbol. I dzieci robią to, na co się z nami umówili. Jak pokażemy czerwony, to znaczy, że już przestają wykonywać to działanie i znowu sobie biegamy. W kolejnym kroku możemy dodać więcej tych elementów, czyli pokazać na przykład jeden symbol i za nim drugi symbol. Tak, żeby pomalutku przyzwyczajały się do tego, że ten symbol docelowo będzie coś znaczył. Tak jak na początku pokazałam kubeczki, i te kubeczki wykorzystywały sobie dzieci najpierw w takich zabawach tylko manipulacyjnych i budowaniu takim przestrzennym, to w pewnym momencie możemy tutaj dodać też przełożenie z płaskiego właśnie w tą konstrukcję przestrzenną. Tutaj będzie już trudniej, bo tutaj dziecko otrzymuje obraz płaski i musi sobie przeanalizować, jak to będzie wyglądało przestrzennie, więc tutaj rzeczywiście ten poziom trudności będzie troszkę większy. Na początku dajemy kubeczki oczywiście kolorowe, zawsze zaczynamy od tej rzeczy najłatwiejszej. Z czasem możemy dać obrazek z takimi kubeczkami konturowymi, bo wtedy możemy sobie ćwiczyć dodatkowo inne elementy. Bo na tym etapie, na którym my pracujemy, ja na przedszkolnym, czasem wczesnoszkolnym, to najczęściej te zajęcia z kodowania, one są takie zintegrowane po prostu z innymi treściami. One najczęściej po prostu są elementami zajęć dydaktycznych, więc fajnie jest, korzystnie dla dziecka, jeśli możemy to połączyć z innymi umiejętnościami. Tutaj akurat utrwaliliśmy sobie pojęcia, rozróżnialiśmy mały, duży.
I wtedy dziecko ma taką legendę, mała parasolka, to znaczy, że trzeba kubeczek postawić czerwony, duże, znaczy, że trzeba postawić żółty. Na podobnej zasadzie możemy sobie doskonalić przeliczanie elementów i tutaj sobie liczba tych kończynek właśnie mówi nam o tym, jaka będzie liczba kubeczków. Jeśli mamy troszkę starsze dzieci, w ten sposób możemy sobie też ćwiczyć ortografię. Możemy ćwiczyć sobie dodawanie, odejmowanie, mnożenie i wiele innych rzeczy. Czyli gdzieś możemy połączyć te elementy konstruowania, gdzieś logicznego myślenia z zupełnie innymi umiejętnościami. Czyli wtedy to kodowanie nie będzie takimi oddzielnymi, wydzielonymi zajęciami, tylko ono po prostu będzie się działo w taki naturalny sposób. I wtedy też siłą rzeczy będziemy te elementy mogli wprowadzać praktycznie codziennie. Tutaj jeszcze, zanim przejdziemy z dziećmi do maty, to też możemy sobie popatrzeć na takie życiowe czynności, które wykonujemy praktycznie codziennie właśnie pod takim kątem troszeczkę programistycznym. Bo generalnie jakbyśmy się zastanowili, jak wygląda przechodzenie przez przejście dla pieszych, to na dobrą sprawę to też jest pewien program. Mamy pewną instrukcję, pewien schemat. Przy przechodzeniu przez przejście, to tak na upartego nawet moglibyśmy dostrzec pewne konstrukcje warunkowe, bo w zależności od tego, czy na przykład po lewej stronie jedzie nam auto, jeśli jedzie, to czekamy, aż przejedzie, a jeśli nie jedzie, to patrzymy w prawą stronę. Więc z dziećmi też możemy spróbować zrobić takie ćwiczenia, że wybierzemy kogoś, kto spróbuje nam podać instrukcję tworzenia kanapki, a my będziemy na bazie tej instrukcji te kanapki właśnie tworzyć. Najczęściej wychodzi tak, że one nijak nie przypominają tych kanapek tak, jak to sobie wymyślił nadawca. I tutaj się okazuje, że jak co do czego, to te komunikaty musiałyby być dużo, dużo, dużo precyzyjniej, bardziej precyzyjne i tutaj trzeba byłoby się bardziej przyłożyć. I jeśli mamy za sobą pewne te zabawy wstępne, czyli jeśli już sobie podziałamy w przestrzeni tymi kubeczkami, pobawimy się w różnego rodzaju aktywności typu sudoku, rytmy, które nam będą potrzebne później przy pętlach, bystre oczko, memory i tak dalej, czyli popracujemy sobie na materiale obrazkowym, na materiale do manipulowania, to w pewnym momencie możemy dołożyć już tą przestrzeń, taką przestrzeń wydzieloną, podzieloną na równe elementy. I tutaj generalnie też oczywiście nie musimy zaczynać od maty do kodowania. Możemy sobie taką przestrzeń stworzyć z jakichś innych elementów. Tutaj akurat na zdjęciu są zwykłe papierowe talerzyki. To mogą być obręcze gimnastyczne, to mogą być kolorowe karteczki, to mogą być nawet krzesełka. Ważne jest, żeby wyszła nam taka w miarę regularna przestrzeń. I tutaj też, jeśli bazujemy sobie na jakiejś przestrzeni, czy to stworzonej w ten sposób, czy to stworzonej na macie do kodowania, to też wielkość tej przestrzeni dopasowujemy sobie do dzieci. Czyli też na zasadzie, czym starsze dzieci, tym więcej kratek. Gdybyśmy dały czterolatkom lub trzylatkom od razu planszę stupolową i do tego jeszcze 100 kolorowych kubeczków, no to najprawdopodobniej skończyłoby to się jednym wielkim bałaganem, więc zaczynamy od tych przestrzeni mniejszych. Jeśli widzimy, że dzieci sobie fajnie z tym radzą, nie ma żadnych problemów, no to wtedy idziemy do przodu, powiększamy. W praktyce to wygląda najczęściej tak, że rzeczywiście bardzo szybciutko ta płaszczyzna nam będzie rosła. No i teraz jak możemy sobie wykorzystywać taką właśnie płaszczyznę, taką matę, jakie możemy dzieciom zaproponować aktywności, zanim jeszcze przejdziemy do tego typowego tworzenia kodu. Tych aktywności oczywiście wszystkich nie uda nam się tutaj omówić, one się pojawią tylko tak hasłowo, bo mamy tego czasu tyle, ile mamy.
Natomiast jedną z popularniejszych aktywności, między innymi dlatego, że możemy ją w bardzo łatwy sposób dopasować do danego tematu lekcji, czyli niezależnie od tego, co danego dnia omawiamy, to możemy sobie fajnie to wpasować, są różnego rodzaju stworzone obrazki na macie. I te obrazki możemy tworzyć na różne sposoby. Jednym z moich ulubionych sposobów to jest tworzenie obrazków na bazie słownej instrukcji, czyli po prostu jest to taka ala rymowanka, ala wierszyk i w tym wierszyku po kolei jest rozpisane, na które pole co mamy położyć. I generalnie tutaj wtedy dziecko w bardzo prosty sposób zauważa, jak bardzo precyzyjne muszą być komunikaty. Zauważa też, że jedna osoba może coś zupełnie inaczej zrozumieć niż druga. Tutaj też fantastycznie sobie pracujemy nad skupieniem uwagi, więc możemy takie obrazki układać właśnie na bazie takiego gotowego wierszyku, jak gdzieś tam na blogu moim poszukacie, to takie gotowe wierszyki na różne tematy można znaleźć. I oczywiście, jeśli sobie tworzymy je samodzielnie, za pierwszym razem to się wydaje trudne, za każdym kolejnym jest łatwiej i później to jest dosłownie minuta 8, 5 minut roboty i mamy wierszyk na każdy temat, to oczywiście język określenia, którego będziemy używać, musi być dopasowany do naszych dzieci. Drugim typowym sposobem, chyba najbardziej typowym, najczęściej spotykanym gdzieś w edukacji, jeśli chodzi o obrazki, to będą typowe dyktanda graficzne. Ja preferuję raczej nie te na kartce, bo pracuję z tymi młodszymi, czyli ten ruch jest dla mnie tutaj bardzo ważny i manipulowanie przedmiotami, więc ja wolę obrazki na dużym formacie, natomiast też można je sobie zrobić albo na jakiejś wirtualnej macie, albo właśnie na kartce papieru. I jeszcze innym sposobem układania takich obrazków, który się sprawdzi nawet z tymi najmłodszymi dziećmi, będzie układanie na bazie takiego bardzo uproszczonego kodu binarnego. Tutaj to tak trochę szumnie się nazywa, czyli na zasadzie jest reakcja albo tej reakcji nie ma. Czyli jeśli mamy zero, to nie ustawiamy niczego albo nie kolorujemy. Jeśli mamy jedyneczkę, to wtedy musi nam się pojawić czy ten kubeczek, czy musimy pomalować kartkę, krateczkę, w zależności czy robimy to na macie, czy robimy to na kartce. I dzielimy sobie na takie sekwencje. Każda sekwencja to będzie jedna linia. Oczywiście przy małych dzieciach to 6 na 6 to będzie za dużo na początku, bo tutaj tych cyferek będziemy mieć bardzo dużo. Więc na początku wystarczy nam 4 na 4 i patrzymy sobie na pierwszą linijkę i tutaj tak jak przy nauce czytania i pisania, zawsze sobie lecimy od lewej do prawej, z góry na dół. Czyli ta pierwsza sekwencja to będzie pierwsza linijka. Tutaj mamy zera, czyli tutaj nie stawiamy nic. No i sobie później patrzymy następny poziom. Zero, czyli puste, jedynka, mamy kubeczek, puste, puste, jedynka, mamy i puste. I kolejna linijka, tutaj będą wszystkie pełne. W ten sposób też można sobie te proste obrazki stworzyć. Tutaj będzie ten minus, że będziemy mieć je tylko w jednym kolorze, więc ważny będzie ich kształt. No i jeszcze jeden typ zabaw, bardzo, bardzo lubiany przeze mnie, ale też zawsze lubiany przez moje dzieciaki, to będą różnego rodzaju gry. To będą i gry matematyczne, i to będą nie tylko matematyczne, będą też językowe, ale będą też gry takie typowo nastawione na rozwijanie strategii, na takie myślenie do przodu, czyli wyprzedzanie troszeczkę tego, co może zrobić przeciwnik i analizowanie na kilka kroków do przodu. Dlaczego lubimy gry takie w dużym formacie? Dlatego, że przede wszystkim możemy sobie grać wtedy całą grupą. Możemy grać wszyscy razem, jeśli sobie siądziemy dookoła planszy, to automatycznie podzielimy się wtedy w łatwy sposób na cztery zespoły. Tutaj mata zrobi za nas trochę robotę, podzieli dzieci, więc najczęściej nie ma tutaj protestu
że ja nie trafiłem do tej grupy, co bym chciał. No po prostu tak zdecydował los, tak sobie ktoś usiadł. Więc tutaj zazwyczaj jakichś większych problemów nie ma. W roli pionków idealnie sprawdzają się kolorowe kubeczki, no i najczęściej pojawia nam się też gdzieś kostka. I te gry będą bardzo różne. Ja sobie tutaj wybrałam takie dwie, które chyba najbardziej lubię. W tej pierwszej grze będziemy budować pełne linie z naszych kubeczków. Tutaj akurat mamy pokazany pierwszy rzut. Drużyna niebieskich wyrzuciła trzy pola, może zapełnić, więc ustawia sobie te swoje trzy kubeczki. To co ważne, wszyscy układamy tutaj w jednym kierunku, czyli układamy w pionie, nie układamy w poziomie. Żeby nam się to nie pomieszało, drużyna niebieskich ustawiła trzy kubeczki. Następnie rzucałaby drużyna różowych, tak jak widzimy, mamy tutaj cztery kubeczki. Co mogłaby zrobić drużyna różowych? Mogłaby dołożyć swoje kubeczki w tej samej linii co niebiescy, wtedy zablokowałaby niebieskich, ale sama też nie mogłaby już tutaj zbudować pełnej linii. Czyli po prostu ta linia byłaby stracona dla wszystkich. Ale może też ta drużyna nie dokuczać drużynie niebieskiej, tylko stawiać na budowanie swojej własnej linii. Czyli buduje tutaj obok, a tutaj niebieskim nie dokucza w żaden sposób, nie przeszkadza. No i rzuca drużyna zielonych, ci mieliby dwa kubeczki do ustawienia. Co mogłaby zrobić drużyna zielonych? Mogłaby postawić na niebieskich, na różowych albo na swoim miejscu, na swojej własnej linii. Tutaj to co ważne, musimy cały rzut zużyć na jedną linię, czyli nie możemy zrobić tak, temu damy jeden hi-hi-hi i temu damy jeden hi-hi-hi i jeden i drugi zespół będzie zablokowany. Tak się nie da. Tutaj musimy się zdecydować. Z dziećmi będzie bardzo różnie. Będą takie dzieci, które będą uparcie blokowały wszystkich, nawet wtedy, kiedy mogłyby sobie dołożyć. Będą takie dzieci, które będą stawiały tylko tutaj na budowanie i w ogóle nie będą chciały blokować innych linii. Natomiast gdzieś pod koniec przedszkola pojawiają się też już takie dzieci, które umią do tego podejść bardziej strategicznie, czyli sobie wykalkulować, że jeśli wypadło jeden, no jeden to jest bardzo mało, to jeden to opłaca mi się korzystniej będzie, jeśli ja zablokuję inny zespół. No bo jak sobie ustawię, to ta jedynka niewiele mi tutaj pomoże. Natomiast jeśli wyrzucamy dużo, no to wtedy korzystniejsza opcja będzie nie zużywać tego na blokowanie, tylko stawiać na budowanie swojego. Tutaj wygrywa ten zespół, który finalnie będzie miał więcej zbudowanych pełnych linii. Tutaj też budujemy linię, tylko tutaj gramy sobie tylko na dwa zespoły i budujemy te linie w troszeczkę inny sposób, bo tu już nie ma kostki, tylko jeden zespół ma kubeczki w jednym kolorze, drugi zespół ma kubeczki w drugim kolorze i naprzemiennie stawiamy po jednym kubeczku. I wygrywa ten zespół, który jako pierwszy zbuduje linię. To może być linia pionowa, to może być linia pozioma, ale to może być też linia po skosie, taka nawet króciutka. Więc tutaj trzeba się pilnować, żeby właśnie blokować wszystkie możliwości zbudowania linii przez drugi zespół. I jeśli komuś się jako pierwszemu uda tę linię zbudować, no to wtedy już mamy wygraną grę. Generalnie mata jako mata ogólnie fajnie sprawdza się jako plansza do gier. Też nie tylko takich gier, które my proponujemy dzieciom. Możemy też zrobić, że dzieci są współtwórcami tych gier, czyli że robimy coś razem. Albo, że dajemy taką nie do końca wypełnioną planszę i to dzieci gdzieś decydują, jak po tej planszy będziemy się poruszać. Tutaj z założenia mieliśmy cztery zespoły. Każdy zespół, to tutaj był na rogu inny kolor, każdy zespół dążył do tego, żeby dowędrować do swojej bazy, tej pasującej kolorem. Tutaj mieliśmy różne dodatkowe elementy, była teleportacja, były różne warunki. Natomiast te zasady budujemy sobie wspólnie z dziećmi, w zależności co im się podoba, co im wychodzi fajnie,
Więc tutaj te zasady mogą być zupełnie różne. Tutaj akurat plansza do gry, którą przygotowywałam do projektu unijnego i właśnie plansza zrobiona w ten sposób, że mamy 4 zespoły i właściwie jedyna zasada to, że muszą dotrzeć do swojej bazy i takie przygotowane pola, na których będą albo jakieś przeszkadzajki, albo jakieś warunki, albo jakieś elementy do zdobycia. A już cała zasada, jak będą się ci nasi bohaterowie poruszać, w jaki sposób my ich będziemy przestawiać po tej planszy, co się znajdzie na tych polach funkcyjnych, to już było po stronie dziecka. Czyli na bazie jednej gry powstawało nam wiele bardzo, bardzo różnych gier. Często oczywiście te pomysły dzieciaków są dużo fajniejsze niż moje dzieci, jednak często myślą tak bardziej kreatywnie. I teraz przejdziemy sobie do typowego już tworzenia kodu, czyli do tego, co będzie nas później przygotowywało do tego programowania blokowego. I popatrzcie, tutaj mamy różne grafiki. Mamy człowieka, mamy jakąś bryłkę lodu, mamy samochód, kubeczki, jest robot, jest piłka i jest kot. I gdybyście te elementy, które widzicie, podzielili na 2 zbiory, to co by się znalazło w jednym zbiorze, co by się znalazło w drugim zbiorze i dlaczego? Jak moglibyśmy podzielić te elementy? Jaki macie pomysł? Napiszcie, jak wy byście to podzielili? Mamy samochód, mamy bryłkę lodu, mamy piłkę, mamy kota, kubeczki, czyli na dobrą sprawę, jak patrzymy na pierwszy rzut oka na te grafiki, to tutaj jak dla mnie nic się z niczym nie łączy. Kot, robot, mężczyzna to jeden zbiór. Kot, robot, mężczyzna, super. Tu jest pomysł ożywiony i nieożywiony. Kostka, auto, piłka, kubki, drugi zbiór. Ktoś ma jeszcze jakiś pomysł? Kot, człowiek, kostka równa się woda. O, widzicie, macie te pomysły bardzo ciekawe, aczkolwiek nie padł jeszcze ten podział, który sobie za chwilę zrobimy. Ruchome i nieruchome. Tutaj chyba dość blisko będziemy. Tu chyba będziemy najbliżej. Tutaj już mamy je podzielone. I w jednej tej grupie będzie człowiek, będzie kot, będzie ten piękny czerwony samochód i będzie robot. A w drugiej grupie będzie piłka, będzie bryłka lodu, będą kubeczki. No i teraz co łączy przedmioty po lewej stronie, co łączy ze sobą przedmioty po prawej stronie i dlaczego my w ogóle na to patrzymy i dlaczego my dzielimy te przedmioty w ten sposób? Dlatego, że te przedmioty, jeśli potraktujemy ich jak bohaterów, których będziemy programować, tak nazwijmy to szumnie, dla których będziemy tworzyć kod, to właśnie to, czy oni będą należeć do tej grupy, czy do tej grupy, będzie decydowało o tym, jak ten program będzie wyglądał. Jeśli pracujemy z małymi dziećmi i dopiero zaczynamy przygodę z kodowaniem, to skupmy się na tej grupie tutaj po prawej stronie, czyli te piłeczki, czyli kubeczki, czyli taka kostka. Co to są za przedmioty? Dzieci mówią najczęściej, że to są przedmioty, które nie mają oczek. Jakkolwiek to dziwnie nie brzmi, no bo samochód właściwie też nie ma, prawda? Natomiast rozchodzi nam się o to, że to są przedmioty, gdybyśmy chcieli postawić piłkę, położyć piłkę na macie, to właściwie czy ona by była troszkę przekręcona w tę stronę czy w tę, to niewiele by to zmieniało dla naszego programu, dla tych rozkazów, które będziemy wydawać. Nie byłoby to istotne. Natomiast jeśli my będziemy sterować samochodem, no to już będzie dla nas bardzo ważne, jak on będzie ustawiony na polu startowym. I zupełnie inaczej będziemy nim sterować, jeśli będzie ustawiony w prawą stronę, inaczej jeśli będzie od razu ustawiony w tym kierunku, w którym chcemy go przemieścić,
Więc tutaj będzie bardzo istotne, jak nasz bohater stoi na polu startowym. Czyli te przedmioty po prawej stronie to są przedmioty, w których trudno wyodrębnić przód. Czyli trudno jest określić, gdzie jest przód tego przedmiotu i właściwie jak my go postawimy, to nie ma większego znaczenia, bo jakbyśmy nim nie kręcili, to on właściwie będzie wyglądał tak samo. Natomiast tutaj kluczowe będzie właśnie to, w którym kierunku skierowany jest na pozycji startowej nasz bohater. I w zależności od tego będziemy używać innych komend, ta liczba komend też będzie inna. Czyli jeśli to są te obiekty, jak to dzieci mówią, bez oczek, a ja na nie tak mówię brzydko, beztwarzowe, to tutaj będziemy używać takich zwykłych strzałek kierunkowych. Czyli te strzałki będą nam pokazywały, w którym kierunku przemieści się nasz bohater. Jak strzałka będzie w prawo, to on się w tym kierunku przemieści, jak w lewo, to w lewo. Analogicznie tutaj z tymi strzałkami skierowanymi do góry, do dołu. I to będzie sposób dużo łatwiejszy dla dzieci, dużo łatwiejszy do zrozumienia, bo tutaj wizualnie będzie się to dziecku mniej więcej zgadzało. Więc tutaj sobie z tym dość szybko poradzimy. Niestety w przypadku do tych drugich obiektów dojdziemy za chwilkę. Na razie sobie jeszcze spójrzmy na te właśnie łatwiejsze, od których szczęśliwie jest zacząć z dziećmi. I tutaj jak mamy piłkę na polu startowym, to pole startowe będzie w lewym dolnym rogu, a naszym polem docelowym będzie pole, na którym jest bramka. To teraz jakbyśmy sobie wrócili do tego slajdu, na którym były programy właśnie typu Scratch, to tam była ta przestrzeń, na której coś się działo i była przestrzeń, na której tworzyliśmy program. I tu będziemy robić tak samo. Chociaż dzieci na początku mają tendencję do tego, żeby strzałeczki wymalowywać tutaj na tych krateczkach albo układać na tych krateczkach. No bo to aż się tak siłą rzeczy prosi, no to jest w sumie małe dziecko, to jeśli my nie wytłumaczymy, co to jest ten kod, co to jest program, to skąd to dziecko ma wiedzieć. Więc ono siłą rzeczy wyznaczy drogę. Tylko że droga a kod to nie to samo. Kod to będzie dopiero instrukcja rozwiązania jakiegoś problemu, w naszym konkretnym przypadku instrukcja przemieszczenia się po drodze, ale nie droga sama w sobie. I jak my jesteśmy dorośli, to nam właściwie fizycznie niepotrzebne jest zaznaczenie tej drogi, bo my to robimy w głowie, czyli sobie planujemy, czy pójdziemy górą, czy pójdziemy dołem. My jako dorośli najczęściej wybieramy to rozwiązanie najkrótsze, bo optymalizację mamy we krwi. Z dziećmi raczej tak nie będzie, one oczywiście pójdą naokoło, w końcu ktoś po coś te krateczki narobił, nie po to, żeby iść krótką drogą. Natomiast dzieciom będzie trudno od razu podać właściwą liczbę strzałek i właściwe kierunki tych strzałek, jeśli tutaj nie mają punktu odniesienia, bo to im się będzie zlewać. Więc takie małe dzieci, fajnie jak sobie faktycznie zaznaczą drogę czymś, bo cały czas będą mogli ogarniać, gdzie w danym momencie znajduje się ten bohater, ale ważne, żeby nie robiły tego strzałkami. Ja już sobie start tak na szybciutko narysuję, tak miało być kółeczko, trochę nie wyszło. Dlatego, że jeśli użyją nam dzieci strzałek tu i dziecko by położyło tutaj jedną strzałkę, tu drugą, tu trzecią, tu czwartą, to później liczba strzałek przy tej drodze i liczba strzałek w kodzie, ona się po prostu nie zgadza. I dziecko ma zamęt. Co to w końcu jest ten program? Czy to jest program, czy to jest program? Tu są strzałki, tu się nie zgadza. I to po prostu będzie dla dziecka trudne. Dodatkowo oczywiście na etapie tego kodowania offline nie bardzo ten błąd wyjdzie, dlatego że ani karta, ani mata nie ma kontroli błędu w materiale. Więc to my musimy być tą stroną, która pokaże to w sposób prawidłowy dziecku, która w razie czego skoryguje błąd, dlatego że jak nam się utrwali błędne liczenie tych strzałek, to później w programach do nauki kodowania będzie sytuacja analogiczna. I temu dziecku będzie troszkę trudniej zrozumieć, dlaczego to, co było zawsze dobrze, co mu się zawsze zgadzało, raptem nie jest okej i raptem trzeba w inny sposób to liczyć. Więc dobrze, żeby dziecko tutaj od razu nam te strzałki układało na dole. Czyli ta piłka będzie sobie wędrować stąd tutaj na środeczek i to będzie pierwsza strzałeczka do góry, potem powędruje sobie tutaj i to będzie druga strzałeczka
do góry, potem sobie powędruje w jedno prawo, drugie i tutaj do bramki trzecie. I będziemy w ten sposób mieć cały stworzony kod od lewej do prawej, tak jak czytamy, tak jak piszemy. Tutaj jeszcze na końcu byłby piękny czerwony stop, żeby wszystko było takie ładnie uporządkowane od startu do mety. Tutaj w pewnym momencie dodamy sobie pojęcie warunku, czyli jakieś pole funkcyjne lub więcej tych pól funkcyjnych. Tutaj konkretnie możemy się umówić, że absolutnie te czerwone pola to są polami zakazanymi i w żaden sposób droga nie może przez nie prowadzić, więc co by się okazało, że ten kod, który tutaj jak najbardziej spełniał warunki tego zadania i wszystko się zgadzało, niestety tutaj już nie będzie prawidłowym rozwiązaniem, dlatego że przejdzie przez zakazane pole, przeprowadzi naszą piłkę przez pole zakazane. Więc tutaj już dziecko będzie musiało kombinować w jakimś inny sposób, szukać innej drogi. To co ważne też, tych rozwiązań prawidłowych będzie najczęściej dużo i bardzo dobrze, niech sobie dzieci zauważą, że każde zadanie, no może nie każde, ale w wielu zadaniach będzie więcej niż jedno prawidłowe rozwiązanie, żeby też miały świadomość, że to, że ktoś robi coś troszkę inaczej, postępuje troszkę inaczej niż on sam, nie znaczy, że to jest źle, że po prostu to jest inaczej, ale równie dobrze. I tutaj mamy ten drugi przypadek, gdzie jest bardzo istotne, jak nasz bohater będzie ustawiony na starcie. I tutaj już nie będziemy używać w prawo, w lewo, bo jak sobie wyobrazimy siebie na przykład na ulicy, a najlepiej tu sobie wyobrazić samochód, bo człowiek jest w stanie pójść oczywiście krokiem dostawnym i przesunąć się w prawo, lewo. Nie będzie to sposób jakiś szczególnie naturalny, tak się nie poruszamy po ulicy, ale jest to do zrobienia, natomiast samochód w ten sposób się nie przemieści. Więc tutaj będziemy się poruszać do przodu, a zmianę kierunków będziemy realizować poprzez obroty. Czyli tutaj nam się te komendy po prostu zmienią. Zamiast prawo-lewo pojawią się obroty. Czyli te obroty przejmą rolę prawo-lewo. One będą po to, żebyśmy przemieścili się w stronę prawą lub przemieścili się w stronę lewą, ale w sposób naturalny i wygodny dla nas. Czyli jeśli chcemy pójść w prawą stronę, to my się najpierw obracamy, a po obrocie idziemy do przodu. Tutaj jest o tyle, jest to trudne dla tych młodszych dzieci, i młodsze tutaj mam nie tylko na myśli wiek przedszkolny, bo w pierwszej klasie to też jeszcze często sprawia dzieciom trudność, bo tutaj gdybyśmy chcieli rozpisać ten kod i popatrzyli na tego naszego bramkarza, to dzieci chciałyby też strzałeczki mu pokierować tu do góry, bo on się przesuwa do góry, ale on jest skierowany tak twarzą, żeby mógł pójść do góry, to musiałby się najpierw dwa razy obrócić w lewo i dopiero wtedy mógłby iść do przodu. Ale jak doszedłby nam tutaj na to pole, to żeby iść w kierunku bramki, musiałby się obrócić w prawo. I idąc w prawą stronę, on jest skierowany twarzą do bramki, więc on tak naprawdę idzie do przodu. Natomiast tu szedł do przodu i tu szedł do przodu. Gdybyśmy słownie rozpisywali do przodu, to by wyglądało dy, opy, rz, ody, u. Nie możemy inaczej do przodu w języku polskim zapisać. My nie chcemy użyć słów, chcemy użyć symbolu graficznego, więc tu musimy dogadać się z dziećmi, jak będziemy zaznaczać do przodu. Najczęściej właśnie zaznaczamy strzałką skierowaną w górę, chociaż tu musicie wiedzieć, że symbolika to kwestia umowna i do przodu możecie zaznaczać jak chcecie, byle konsekwentnie, czyli za każdym razem w kodzie tak samo. I tu niestety małe dzieci będą miały problem, dlatego że będą widziały postać, która porusza się raz w górę ich zdaniem, raz w prawo, czasami nawet w lewo albo do dołu, a cały czas będzie strzałka skierowana w górę. I to jest po prostu dla dzieci trudne i czasami tego zwyczajnie nie przeskoczymy. Więc jeśli macie te młodsze dzieci, to na początku zaczynamy góra, dół, prawo, lewo od tych zwykłych strzałeczek kierunkowych, a te obroty co jakiś czas pomalutku próbujemy wprowadzić, na początku też na samym dziecku, czyli możemy sterować dzieckiem, żeby ono samo miało szansę spróbować, doświadczyć i pomalutku przekładamy to na inne obiekty. Ja patrzę na godzinę, że już Sylwester wraca.
i pewnie tak, pewnie już jest na mnie zły, bo przekroczyłam czas, widzę. A nieprawda, bo jest 59 minut i 40 sekund, tak więc spokojnie nie przekroczyłaś, zmieściłaś się jak najbardziej w tej godzinie naszej na tym. Tak, certyfikat już odpisuję, już certyfikat zawsze pojawia się w momencie, kiedy pojawiam się ja. Taka tragedia. Tak więc to dlatego, że tak, oczywiście my jesteśmy bardzo skrupulatni i nie dajemy certyfikatu wcześniej, dopiero po zakończonym szkoleniu. Tak więc słuchajcie. Ty jesteś niedobry. Oj, niedobry, od razu niedobry. Ja po prostu jestem skrupulatny. Oczywiście też wielu ciekawych rzeczy nauczyłem się od Ani i wiem, że trzeba trzymać do samego końca, nie tak od razu dawać certyfikat, prawda? Słuchajcie. Jak najbardziej, jeżeli macie pytania, to możecie w ogóle do Ani pisać, ją zaczepiać, pewnie się nie obrazi. Zresztą Ania jest przyzwyczajona, ja pamiętam. Tak, śmiało można odnaleźć mnie na Facebooku, Anna Świć, i przez wiadomość prywatną, przez Messengera pytać, i wtedy jest najłatwiej, bo na maila to tak rzadziej zaglądam. Znaczy, pani Malwino, jeszcze dodam, proszę sobie wejść później na profil Fundacji Inspirujemy i tam będzie nagranie z dzisiejszego webinaru i tam po tym nagraniem ja już wstawiłem ten link, nigdzie nie ginie, trzymamy go troszeczkę, tam będzie link do nagrania i na spokojnie sobie można naprawdę pobrać certyfikat, tak więc tu nie ma problemu. Moi drodzy, raczej Aniu, przede wszystkim bardzo Ci dziękuję za przyjęcie zaproszenia. Ja również. Fajnie było znowu razem sobie siebie pogadać i tak dalej, tak jak za dawnych dobrych lat, kiedy to robiliśmy różne rzeczy razem. Zawsze miło Cię posłuchać i rzeczywiście to kodowanie w Twoim wydaniu jest naprawdę świetną sprawą. Notabene posiadam książkę Anny, chyba nawet dwie z dedykacją. Już nawet nie pamiętasz, a widzisz? A no właśnie, to tak jest. Jak ja bym książkę napisał, też bym ci dał z dedykacją jak najbardziej. No a ten certyfikat już będę wkleił co jakiś czas, bo ja wiem, że czat się przewija. Natomiast ja zawsze jak trochę z reklamami muszę wejść. Więc tak, po pierwsze, zachęcam do zakupu książki Ani, jeżeli jeszcze nie macie, to co Ania pokazywała, opisuje tam bardzo dokładnie. Tych książek jest aż 3, dobrze liczę? Nie, 4. Nie, 4 już jest. A, ty widzisz, nie jestem w temacie. No cóż, nie będę mówił tak, czekam na przesyłkę, wiesz. Żarty żartami. Oczywiście, Ela pisze, że ma wszystkie 4. Uczymy dzieci programować.pl. Dobrze? Powiedziałem adres, Aniu? Ale adres czego? Bo poczekaj. Tam, gdzie można nabyć twoją książkę, jeżeli o to chodzi, tak jakby ktoś chciał się zaopatrzyć. Tak, generalnie tak. Jak wejdziecie na mój fanpage czy na grupę Kodowanie na Dywanie, to będzie pierwszy przypięty pewnie post z linkiem, więc łatwo można trafić. Tak jest. Grupa Kodowanie na Dywanie Anna Świć, czy Ania? Jezu, ja nie mam pamięci, musiałbym sprawdzić to zaraz, ale to łatwo znaleźć. Ona się od razu pokazuje. Dokładnie, tutaj jak najbardziej. Ja jestem za tym, Renata, dziękuję Ci bardzo za poparcie tutaj na czacie. No to od razu miło przeżyć. Natomiast słuchajcie, chciałbym Wam powiedzieć, że po pierwsze do tych osób, które się jeszcze trzymają w przedszkolach, tak więc jest to świetny czas, żeby porobić coś fajnego i ponieważ szkoły podstawowe stoją w tej chwili puste, tak? Tak więc założę się, że w Mentorze zwolniła się kolejka na świetne urządzenie. Nie wiem, czy słyszeliście kiedyś, rozmawialiśmy notabene z Anią, że podłogi interaktywne to jest super sprawa i my w Mentorze mamy, ja mam w ogóle w szkole i w przedszkolu dwie podłogi, które nazywają się Smart Floor. Wklejam Wam linka zarówno tu, jak i na Facebooku, na stronie Mentora, tak żebyście mogli sobie zerknąć już sami w wolnym czasie na stronie. Podłoga interaktywna dość nietypowa, bo nie tylko ręce i nogi jako interakcja, ale słuchajcie, są też pisaki, więc tutaj mała grafomotoryka, którą tak bardzo Ania promuje, jak najbardziej wchodzi w grę i w ogóle są mega pakiety gier z kodowaniem, z programowaniem. Ostatnio nawet wszedł świat koderka, więc tych gier zrobiło się już kilkanaście. Jest cały taki pakiet, nazywa się Kodmisja, on jest oparty ideą na Lightbocie i mamy aż 93 plansze notabene na smartfonie.
monitorze. I wyobraźcie sobie w takim dużym formacie 86 cali, jak sobie to ustawicie dobrze, notabene na mobilnym stojaku, to wtedy jako wypuszczone przychodzi, można sobie między klasami przesuwać i tak dalej. Nie będę was zanudzał, warto zerknąć sobie na stronę i sprawdzić, i można to zupełnie za darmo wypożyczyć na 2 tygodnie. To przyjeżdża, rozpakowujecie, proście jakiegoś pana konserwatora czy kogoś do pomocy, bo jednak to trzeba ten statyw skręcić i zamontować w pudełko, absolutnie tyle, włączamy i się bawimy rączkami, nóżkami, a także pisakami, które są świetne. Dla pań, żeby się nie schylały, uwaga, a nie, jest taki teleskopowy, rozsuwany pisak. Tak więc to i... Panie, które pracują z tymi młodszymi dziećmi, one nie bój się, one dają ja wiem, to ten pisak, dobra, to ten pisak jest dla tych, którzy mają problemy z kręgosłupem, takie na przykład jak za dużo wezmę... Tudzież pracują na co dzień ze starszymi i przychodzą na zastępstwo. To też tak, tak, to też fakt. To jest jak najbardziej też rozwiązanie, prawda? Natomiast pisak długi jest, przydaje się w bilarda, jeszcze chciałem powiedzieć, bo jedną z moich ulubionych gier męskich jest tam oczywiście, słuchajcie, bilard. Ale druga rzecz, jak już tak wieczór ogłoszeń, bo w sumie chciałem was zaprosić jeszcze na 2 webinary. Po pierwsze, jeden webinar, który jest darmowy i będzie to webinar za tydzień. Uwaga, taki tytuł jest mocny. Strech, napięcie, lęk. Codzienność każdego nauczyciela. Sądzę, że jak najbardziej na czasie tak naprawdę ten webinar. Będzie z nami Mariusz Bomberski. Mariusz jest terapeutą, psychologiem i będziemy właśnie rozmawiać o tym, jak przeżyć ten trudny okres dla nas, zarówno tych uczących zdalnie, ale tych, którzy chodzą co dzień do pracy z pewną niewiadomą, co to będzie, tak? Czy ja rzeczywiście z tej pracy wyjdę zdrowy, czy nas za chwilę nie przyniosą na kwarantannę, czy nie pójdziemy na zdalną edukację i tak dalej. Tak więc polecam wam dokładnie o tej samej godzinie, dokładnie w tym samym pokoju oraz na Facebooku będziemy z Mariuszem, z wami. Ania, oczywiście ciebie też zapraszam, choć ty to się nie stresujesz akurat. Kobieta, która ma... Stresuję się. Na tym i oczywiście słuchajcie, jeszcze jeden webinar dla tych, którzy potrzebują pomocy w edukacji zdalnej, podeślę do niego też link, mamy w ten czwartek najbliższy webinar, ten webinar jest już niestety płatny, ale słuchajcie, aż 3 godziny szkolenia ze mną i z moim kolegą Łukaszem Gierkiem, te 3 godziny szkolenia to jest Microsoft Teams, absolutne podstawy, czyli idziemy krok po kroku, odpowiadamy na wszystkie pytania, pokazujemy 2, 3, 5 razy, jeżeli potrzeba, pokazujemy wam, jak ustawić grupę, jak zabezpieczyć się przed wszelakiego rodzaju wejściami gości nieproszonych, wyrzucaniem się z grup, wyłączaniem mikrofonów i tak dalej, jak pracować także w edukacji wczesnoszkolnej zdalnie, czyli jak podejść, ugryźć ten kawałek chleba, wcale niełatwy, tak? I jesteśmy dla was dostępni. Jeżeli, słuchajcie, się zdecydujecie, to wejdźcie sobie w wydarzenie, tam jest link do zapisu na hasło kod rabatowy zainspirowani, to jest 50 zł za 3 godziny szkolenia, później jest oczywiście certyfikat, jest też nagranie, które będzie dostępne, no i oczywiście nasza wiedza i to, że odpowiadamy na każde pytanie powolutku, krok po kroku. Ja wiem, że padło pytanie, a jakie poleca roboty, to ja na pewno wiem. I chociaż nie, pozwolę tobie odpowiedzieć, Ania. Dobrze. Dużo robotów jest świetnych, prawda? Znaczy, ja powiem tak, generalnie każdy musi wybrać pod siebie. Ja oczywiście nie jest żadną tajemnicą dla nikogo, że mam gdzieś jakieś bardziej ulubione, jak ktoś śledzi mój profil, to na pewno wtedy znajdzie. Natomiast musicie brać po prostu pod uwagę potrzeby swoich dzieci, wielkość sali, ale też swoje możliwości, to czy macie dodatkowy sprzęt, więc tak na dobrą sprawę tu nie będzie jednej, jedynej odpowiedzi. Każdemu co innego odpowiada. I też ja dodam, bo naprawdę różne roboty pasują do różnych etapów szkolnych, prawda, i wiekowych. To jest prawda. Z innym robotem będzie pracowało dziecko w przedszkolu, z innym na przykład w 4. klasie będziemy pracować. To jest jak najbardziej, to jest fakt, dlatego właśnie musimy dopasować konkretnie pod siebie, pod swoje dzieci, pod swoją klasę, grupę.
My za nią mamy dość zasobne szafy, jeżeli chodzi o różnych różne rodzaje robotów, prawda, Ania? Natomiast też jest fajnie, że jeżeli szukacie robotów, tak, czy to będzie roboty, jakby, którymi zajmuje się Ania zawodowo, czyli Ozobot czy Genibot, którego teraz Ania promuje, czy to będzie ten robot, którym ja się zajmuję, Odieroki, czy roboty, z których korzystaliśmy, tak, i korzystamy, takie jak chociażby DashiDot, czy chociażby Photon, czy Lego różnego rodzaju, Widu i te Spike i tak dalej. Słuchajcie, w większości przypadków można to wypożyczyć za darmo, przetestować sobie takie roboty, sprawdzić, czy to jest dla nas, prawda? I po tym zdecydować. Jak dobrze to sobie zagospodarujecie, to można przez okres kilku miesięcy po prostu przetestować sobie wszystko, a później, jak już te pieniążki nawet w budżecie szkolnym się pojawią, po prostu wybrać sobie konkretny sprzęt. I tak jak mówiłem, różne roboty są na różne etapy. No, na pewno nie damy takiego embota pierwszolatkowi, bo po pierwsze nie złoży, nie poradzi sobie, to już są konstrukcyjne roboty, a z drugiej strony zapewne ósmoklasista robotem pobawi się troszeczkę, a później niestety będzie potrzebował czegoś jednak bardziej wymagającego, jeżeli chodzi o zajęcia. Tak więc wybór czysto indywidualny, ale dobrze próbować wszystkiego i sprawdzać. No dobrze, moi drodzy, my wam bardzo dziękujemy za spotkanie. Pięknie dziękuję i Sylwestrowi dziękuję też za zaproszenie. Ja i również dziękuję ci za przyjęcie zaproszenia, tak więc słuchajcie, mam nadzieję, że się świetnie z nami bawiliście. Ja oczywiście zapraszam na kolejne spotkania. I jeszcze jedna ważna rzecz w sumie na koniec, ostatnie. Jeżeli szukacie jakichś inspiracji, czy chcecie zobaczyć poprzednie webinary, to my mamy dość pokaźną bibliotekę nagrań, ponad 100 webinarów, 3 lata. W co poniedziałek zasiadam poza wakacjami tutaj właśnie w tym pokoju i goszczę różnych ekspertów, naprawdę, i można sobie obejrzeć. To jest sporo przy kawce, herbatce, lampce wina, czy tak naprawdę. To jest fajne, fajne w szkoleniach online, prawda, Ania, że można tak naprawdę z domowego zacisza teraz sobie tak oglądać. Ma to plusy, ma to plus. Dokładnie. Dziękuję wam bardzo za dzisiaj i do zobaczenia. Dziękujemy.